Witam Państwa w magazynie Bez Hamulców. Dariusz Stafiński i mój gość Marcin Majewski. Dzień dobry, Kanał witam Plus. Serdecznie. No dobra, nie ukrywam, że ja dzisiaj tu wpadłem z wizytą do Marcina, a teraz on w rewanżu wpadł do mnie. To znaczy, jakby on jest u siebie. Ale tu żadnej umowy nie było. Nie, to tak spontanicznie wyszło zupełnie. Ja bym chciał z Marcinem po prostu o terminarzu porozmawiać, bo dzisiaj poznaliśmy cały terminarz. Najważniejsze są te trzy pierwsze kolejki, otwarcie, bo jakby one pozycjonują drużyny i budują pewną pozycję na cały sezon. Marcin, bo no tak, pierwszą kolejkę znamy. Pary, wy wybraliście mecze, czyli w N-Sport Plus będą mecze Stali Gorzów z Unią Leszno, to będzie ten hit w ogóle pierwszej kolejki PG Ekstraligi. No i mecz PGG Rowu Rybnik ze Stelmet Falubazem. A do tego jeszcze dochodzą mecze Betardu Sparty ze Speedcar Motorem i Forbet Włókniarza z Mr. Garden GKM. Ładnie te nazwy wszystkie to wymawiasz, no, bardzo widzisz, ładnie. Tak. No to mnie kiedyś prezes Wojciech Stępniewski uczył, że muszę i ja już teraz się tak zakodowałem. A moja żona nas i w ogóle mnóstwo ludzi z branży mówi tak, słuchaj, wiesz, jak ja was podziwiam za to, żeby te nazwy tak wszystkie, kurde, jednym wiesz. Ja będzie to zawsze problem, jak coś zmienią. Ale ja to zawsze pamiętam, ja przepraszam, że ja tak trochę taką na dygresję się zdecydowałem, ale zawsze przypominam o tym, że mówię, słuchajcie, kiedyś drużyna z Częstochowy nazywała się Kantor Online Viper Print Włókniarz Częstochowa. Pamiętam, no, że to było, nie mieściło nam się na w grafice, pamiętam, ale oczywiście nazwa termin zabójcza. No. Zabójcza. I ja uważam, że zabójcza liga będzie też w sezonie 2020. To tak, prawda. Tak mi się wydaje. Wiesz co, ja po tym terminarzu to w ogóle nabrałem jeszcze większego takiego przekonania, że ta liga będzie. Tak, bo wcześniej to u ciebie też mówiłem, że wcześniej to mi trochę prezes Mrozek wszystko zepsuł, bo tak się ekscytowałem tym terminarzem, a tu dzwonię do niego, wie pan, my i tak musimy z każdym kiedyś prędzej czy później pojechać, tak trochę jak taki. To jest taka poza prezesa Mrozka, ale szanuję go za wiele innych wypowiedzi, choć niekoniecznie chodzi, jest to wypowiedź dotycząca Grigory Jałaguta, ale. No tak, ale dzisiaj u ciebie w ogóle to parę fajnych rzeczy powiedział, to tam też zapraszamy do oglądania radio. Radio Kanal pod taśmą. Tak, pod taśmą. Na pewno na YouTubie. Spocone państwo manetki prezesa Mrozka. To naprawdę tak, warto posłuchać. To sam wie, tam można też również. No dobra, a co ty, Marcin, sądzisz o tej pierwszej kolejce? Bo mamy chyba fajny układ, nie? I smaczek jest, bo Żyto przyjeżdża, trener Piotr Żyto przyjeżdża do Rybnika, nie? Nie, uważam, że jest dużo smaczków. Myśmy zdecydowali się na Rybnik z Zieloną Górą, bo jednak jeśli chodzi o ten mecz, to raz, że Żyto, dwa, z tym Hancockiem, mam wrażenie, że ten Greg Hancock to jest jedna wielka niewiadoma, ale mimo wszystko jednak gdzieś będziemy żyli tym do kwietnia, prawda? Ten Żyto to chyba nawet lepszy niż Łaguta, tak sobie myślę, nie? Bo o Łagucie to już wszyscy zapomnieli, a ten Żyto to jest taki całkiem świeży i też tam było trochę takiej na koniec między nimi żonglerki słownej, bo poza sobie tym, powiedzieli. Poza tym bardzo tutaj jestem ciekawy, jak poradzi sobie Piotr Świderski. Uważam, że to szalenie inteligentna osoba. Wydaje mi się, przyszedł, że przyszedł z Kanału Plus do Rybnika. Dziękuję. No. W związku z tym i wydaje mi się, że pytanie, jak on sobie tak też tutaj to wszystko logistycznie, na ile sobie wywalczy tej autonomii u prezesa Mrozka. Ale ja ci powiem, że prezes Mrozek bardzo o nim tak się ciepło wypowiadał. On ma o nim bardzo dobre zdanie i on wręcz jest zachwycony sam z tym transferem trenerskim, którego dokonał. No. Wiesz co, no tak, ja się za bardzo z tego nie cieszę, bo tutaj trener, przepraszam, prezes Mrozek nam go troszkę tutaj zabrał z ligi Piotra Świderskiego, ale też rozumiem, Piotr gdzieś tam, nieraz rozmawialiśmy o tym, że gdzieś go kusiło do tego. Ty w ogóle tego będziesz musiał trochę odkryć, dokonać, bo ci pozabierali ci więcej. Natomiast prawda jest taka, że faktycznie ten mecz Rybnika, ten Rybnik w ogóle, ja jak jestem w Rybniku, to w ogóle dla mnie ten Rybnik, Row Rybnik, to jest dla mnie coś takiego, no to jest jednak wielka marka i zawsze w tej ekstralidze fajnie jak był ten Row Rybnik. Ja nieraz jak w niedzielę byłem na tym spotkaniu w Rybniku, to widziałem te tłumy ludzi, tych kibiców i którzy tam przychodzą. Tam jest taka cudowna atmosfera i to jest szalenie, szalenie potrzebne. No i też klub z takimi tradycjami. Ja nie ukrywam, że dla mnie trochę Row Rybnik, to ja myślę sobie tak. Pierwsza para, Antoni Skupień, Eugeniusz Skupień, później Mirosław Korbel, Adam Pawliczek, później pamiętam jeszcze Darka Fligerta, Krzysztofa Fligerta, no tam było Henryk Ben. No to były jakieś. To się cofnąłeś się do lat 90. Ale to były po prostu, ja na samą myśl o słowie o Row Rybnik, to miałem gęsią skórkę, bo to był dla mnie taki walec, który roz,
zjeżdżał te drużyny. Teraz jak się z kurkę, to chyba kibice w Rybniku będą się zastanawiali, w związku z tym wydaje mi się, że to fajne i też nie ukrywam, że jakoś tak prywatnie też mam jakiś taki tak bardzo, bardzo lubię Kacpra Baurynę. Wydaje mi się, że on jeszcze trochę bardziej powinien być moim zdaniem otwarty w stosunku do mediów i ja tak dalej. Ja ostatnio taką teorię słyszałem, że tyle ludzi do niego dzwoni, że on przestał odbierać. No, ale w każdym razie, ale też lubi, to jest jednak też to nazwisko Woryna, to też jest, no w Rybniku też szalenie, przecież szalenie ważne. No i ważne. Pamiętaj, że od dzisiaj to jest drużyna spoconej manetki, bo tak prezes Mrozek. Właśnie ja w ogóle tego gdzieś mi to umknęło w trakcie tej, naszego... Taki był bardzo, bardzo tak, tego ciekawy smaczek, bo tam prezes mówił, że on wybrał samych takich, co nie zamykają gazu, tylko ta manetka aż się poci, nie? Ale trzymam kciuki, żeby to jakoś wszystko, jakoś mówiąc tak trochę po telewizyjnemu, żeby to zażarło i żeby było coś fajnego. Żeby było jak z motorem po prostu. Żeby było jak z motorem, bo wydaje mi się, że każdy zawsze jak Beniaminek wchodzi do tej Ekstraligi, to jednak te oczy są skupione. Jak pójdzie, jak będzie, jak pojadą, jak to wszystko będzie. Przecież też Bachelor wraca do tej Ekstraligi też po paru dobrych sezonach. Wiesz co, ja mam wątpliwości, czy on wróci. Znaczy, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że... Trochę nadwyżka i boję się, że dla niego miejsca to zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że drugi mecz, o którym też tutaj ten, to Stal Gorzów z Unią Leszno. Przypomnijmy, że Leszno ten mecz jedyny, który przegrał, to przegrało w Gorzowie. Bo jak ktoś ma tej Unii Leszno wlać, no to Stal. No Stal z Mistrzem Świata, ze Zmarzlikiem, no w pierwszej kolejce... Ktoś no, nie lubi Leszno chyba w tej Ekstralidze. Nie, ale nie pokazać Mistrza Polski i Mistrza Świata w pierwszej kolejce, wydaje mi się, że No, dla mnie rewelacja w ogóle. Jest jakaś szansa, żeby to Leszno tak na początek tak trochę ich ostudzić i może coś się zmieni, bo już... Ja powiedziałem to u ciebie i powtórzę, mnie trochę to wygrywanie Leszna nudzi. Słuchaj, ja odstudzenia, ja nie jestem tu odstudzenia. Nie, my jesteśmy od podgrzewania. To są zawodnicy, niech studzą, ci, którzy jeżdżą, ścigają się z Lesznem, niech studzą te zapędy mistrzostkie Fogo Unii Leszno. Poza tym, ale wydaje mi się, że też para Wrocław-Lublin też jest ciekawa. Przypomnijmy sobie mecz Sparty Wrocław z motorem Lublin. Ja to mam takie zboczenie, że ja pamiętam tylko ten płonący silnik Łaguty z tego meczu. Ale w każdym razie Przypomnijmy, że Lublin się bardzo, bardzo, bardzo tam trzymał. Teraz mają Żagara, teraz mają tego Jamroga. No właśnie, przyjeżdża Jamrog po sezonie, w którym spędził we Wrocławiu. Ale dobrze się rozstali, z tego co wiem. Ale dobrze się rozstali, ale wydaje mi się, że mnie się podoba też, że ktoś nie odcina troszkę kuponów. Jeździ, bo jeździ. Mógłby sobie jeździć w Tarnowie, mógłby być gwiazdą w Tarnowie, mógłby mieć pewnie dobry kontrakt w ten Tarnowie, ale się nie rozwijać. Mnie to imponuje u Kuby Jamroga, że jest trochę myślenie nie o tym, o tym, żeby właśnie odcinać kupony, ale żeby się jeszcze bardziej rozwijać. Na tarnowskim torze, jeżdżąc tam, wszyscy dobrze wiemy, że tam się nie rozwinie i on się zdecydował na ten Wrocław. W parze z Mistrzem Świata ma popieronie doświadczenie z takiego startu. Poza tym wszedł w to wejście w taką drużynę. Myślę, że też jest trudne, gdzie jest przecież i Drabik, i Janoś, i jest i Frick, i jest oczywiście ten Taiwo Finden. No i w ogóle jeździć w parze z Mistrzem Świata Taiwo Findenem, to jest, myślę, że ma takie know-how, które bardzo, bardzo mu pomoże. Że też w Lublinie i wydaje mi się, że to może być taki strzał w dziesiątkę. Mnie się wydaje, że on w ogóle dobrze zrobił, że odszedł, bo ten rok wsparcia mu na pewno wiele dał, ale tam trochę zaczynały ten układ, jaki się wokół niego tworzył, był trochę taki niezdrowy, bo on jednak no, przy nadwyżce zawodników jednak był tym pierwszym do odstrzału. A zawsze jak był pierwszym do odstrzału, to wtedy mu nie szło, bo to był 1-2 biegi i go nie było, nie? Tak, tu się zgodzę. Nie często się z tobą zgadzam, ale tu się teraz... raz. No, ale to dobrze. No. Oczywiście, to się z tobą zgodzę. Wszyscy będą się zgadzać ze sobą, to będzie nudno. No zdecydowanie. Natomiast poza tym też mecz Częstochowy z Grudziądzem, prawda? No ta Częstochowa, wydaje mi się, że szczególnie u siebie Częstochowa to jest zmora w ogóle Grudziądza jakaś taka, nie? Bo rok temu ich z playoffu wypchali, 2 lata temu też. No.
Tak, ale to raz, że jest zmora, natomiast wy nie myli z byłym prezesem Stali Gorzów, natomiast... Wy, a propos byłego prezesa Stali, ja go teraz codziennie na Facebooku widzę, dzisiaj jakąś wagę pokazywał, widzę, że chłop odszedł z żużla i odrzut, tylko nie wiem, czy to jest dobra wiadomość dla nas. Natomiast wracając do mojej myśli, Włókniarz Częstochowa, ja pamiętam, jak po powrocie do ligi Holta jeździł właśnie tak. W Częstochowie i ja pamiętam, co on wyczyniał w tej Częstochowie? No, nawet po nie najlepszym starcie, to on jednak tak pięknie potrafił się tam wycisnąć z tej maszyny, tak ładnie czytał ten tor, że wyciskał z tego wszystko i on po prostu robił z tymi zawodnikami, co chciał. I to mi się bardzo podobało. Myślę, że tak samo Marek Cieślak liczy, że to będzie w nowym sezonie, bo trochę tego polskiego dodatku, że tak powiem, trochę mu brakowało, no bo ma Madsena, ma Lindgrena, natomiast Miedziak z tym Przedpełskim też wydaje mi się, że Paweł Przedpełski też będzie trochę pojedzie inaczej. W związku z tym wydaje mi się, że jak Paweł też jeszcze pojechałby inaczej, no to wydaje mi się, że ta drużyna będzie piekielnie silna. No, a powiedz mi, Marcin, a co ty sądzisz w ogóle, bo ja tak wiesz, patrzę już nie tyle przez pryzmat tej pierwszej kolejki, ale już w ogóle tych pierwszych trzech, bo nie jak tak sobie to oglądam cały czas, to wydaje mi się, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ten Falubas będzie miał ciężko na starcie. No mają dwa mecze u siebie w tych trzech pierwszych kolejkach, bo mają u siebie i Włókniarza, i GKN, no i wyjazd do Rybnika, no ale kurczę, te mecze u siebie mają strasznie trudne. No. No dobrze, jeśli chodzi o tą drugą kolejkę, mają siebie Częstochowe, czyli pamiętajmy, Częstochowa już w Zielonej Górze wygrała, to było w sezonie 2018, co bardzo słaby sezon wtedy dla Zielonej GKN Góry. A GKN rok temu mógł wygrać, gdyby nie błąd sędziego. Tak, i Zielona Góra później u siebie z Grudziądzem. Wiesz co, wydaje mi się, że jak tak myślę i o Zielonej Górze i o Grudziądzu, to też takie mam trochę poczucie, że to są trochę drużyny... Trochę jest tam tych niewiadomych, no bo tak, z jednej strony na pewno nie, nikt nie jest dla mnie niewiadomą, bo jak rozmawiałem z nim parę tygodni temu w Grudziądzu, to wydaje mi się, że on jest świetnie przygotowany. Liga Angielska po to jest, żeby przede wszystkim się dobrze przygotować do sezonu w Polsce, bo Liga Angielska startuje wcześniej. To jest dla niego ważne i dlatego między innymi decyzja jego o tym, żeby startować w Lidze Angielskiej była po to. Po drugie, wydaje mi się, że tak, mamy tego Krzyśka Buczkowskiego, kontuzja uda. Tak. Już na samą myśl, zaraz jak widzę, jak oni będą wyciągać te motocykle do motocrossu, to aż boję się, czekam tylko, żeby zaraz nie przeczytać, że któryś jest znowu kontuzjowany. Natomiast wydaje mi się, że Zielona Góra, ten Grudziądz, to są drużyny, które są trochę dla mnie takie nieprzewidywalne, bo musimy powiedzieć o tym, z drugiej strony Zielona Góra, patrząc na to, ma, jeśli chodzi o doświadczenie, to ma całkiem doświadczonych juniorów, którzy już pokazali w końcówce sezonu poprzedniego, Krakowiak i Pawliczak, że już coś tam, jakaś praca, którą wykonywał z nim Adam Skórnicki, on zresztą cały czas o tym mówił, że jakiś jest progres. Wydaje mi się, że Patryk Dudek, też pamiętajmy, on wracał po sezonie, który zakończył jednak upadkiem w lidze szwedzkiej. Tak. I to też widać, i zmieniał tunera jeszcze. Tak, i tak dalej. Widać było, że tego wszystkiego było za dużo, jak na sezon po kontuzji dla Patryka Dudka. Wydaje mi się, że on na pewno pojedzie lepiej i ta średnia powyżej 2 punktów to na pewno postawiłbym spore pieniądze, że Patryk je zrobi. Jest solidny Jepsen Jensen. Wydaje mi się, że kluczowa postać to mimo wszystko jest absolutnie Piotrek Protasiewicz. No, pojedzie tak. Piotrek. Jeśli Piotrek pojedzie dobrze, ja tak sobie tutaj spoglądam te notatki, to jeśli Piotrek pojedzie dobrze, w zeszłym roku 1,51, to jest, rozumiem, że to jest taka średnia, którą dla Piotrka, wiem, że mu chluby nie przynosi. Jest ten Lindbeck, ale ten Lindbeck to jest dla mnie po prostu, to jest dla mnie niewiadome. No tak. No to ale wiesz, u Lindbecka to ja widzę tylko taki jeden pozytyw, że on zmienił otoczenie, zmienił klimat. Być może on już w tym Grudziądzu był za długo, może jemu jest to potrzebne, może taki impuls, to wiesz, chociaż tam na jakiś rok, dwa mu coś da i jakoś go to przebudzi, aczkolwiek dalej uważam, że zamiana Pedersena na Lindbecka, no to na pewno nie jest szał. No to na pewno osłabiła zespół, no tak, zdecydowanie. A nie go wzmocniła. Zresztą, wiesz, w ogóle tych zagadek w tej lidze to jest multum, tak? Tak, bo właśnie chciałem i powiedzieć... zmian układu jakiegoś tak, sił. Tak, ale jeśli popatrzymy na te 8 drużyn, prawda, to Lublin się wzmocnił. Lublin się wzmocnił, przypomnijmy, Jamruk, Żagar. Wrocław
to jest generalnie solidna drużyna. Mają teraz Drabika seniora. Do Grudziądza przyszedł Petersen, prawda? Do Częstochowy przyszedł Doyle i przyszedł Rune Holta. Ja też uważam, w Częstochowie jest ten Luke Baker, który moim zdaniem, on chyba... On a propos jeżdżenia pod ósemką bądź pod szesnastką, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, nie wiem czy on się na to nie łapie, to aż za chwileczkę zaraz sprawdzę. Leszno się troszkę moim zdaniem jednak mimo wszystko osłabiło. Gorzów dodał Iversena, prawda, a ma już Thomsena, który 1,66, Iversen 1,76. Iversen, który widać, że z meczu na mecz jechał całkiem nieźle. Zielona Góra się trochę osłabiła, no jest ten Rybnik, w związku z tym mam wrażenie, że pewnie dwóm klubom coś ubyło trochę, a inne każdy coś tam parę puzli dołożył do tego swojej układanki. Wydaje mi się, że po prostu jak ja patrzę dzisiaj na tą ligę, to mówię, kurde, będzie petanie. No, tu jakby się w pełni z tobą zgadzam i ja się zastanawiam, bo widzę, że ten, znaczy nie widzę, ale domyślam się, że miałeś ból głowy, żeby w ogóle te mecze porobierać. Ale nie, proszę, tak? nie, ja już mówię, że ja mam mało włosów, coraz mniej włosów tutaj, ale... Rozumiem, że ci po terminarzu ubyło. Coraz więcej siwych, ale mówię, że przy układaniu terminarza to naprawdę przybywa... A kogo wy tam będziecie w tym przyszłym roku oczywiście najczęściej pokazywać? Ja zrobiłem taką wylizę, tak sobie to jakoś kogo podsumowałem. Kogo i dlaczego Falubas? Zielona Góra 10, po analizie tego, co mamy, to zdecydowaliśmy, że Zielona Góra 10. To nie jest tak, że ja najpierw patrzę ile razy to pokazałem, po prostu siadamy i... Ja rozumiem. Gorzów, Wrocław pokażemy 9 razy, Leszno z Częstochową 7 razy, Lublin 6 razy, Grudziądz 5, Rybnik 3. Ale proszę to mi wierzyć... O ile więcej niż Motor? Bo Motor był na planie wyjścia rok temu ile razy? Raz, dwa? Wydaje mi się, że chyba był dwa, w końcu pokazaliśmy, jeśli dobrze będę, chyba trzy, czyli Grudziądz, czyli Zieloną Górę chyba i na pewno pokazaliśmy z Toruniem powrót. Nie było więcej Motoru? Wydaje mi się, że chyba, nie pamiętam, że chyba nie, natomiast proszę mi wierzyć, że to jest tak szalenie trudne, kiedy 10 grudnia tak, trzeba podać mecze, które wybieramy na niedzielę, prawda? I to jest bardzo trudne i jakby mamy świadomość, że już od rundy rewanżowej albo nie wiem, od końcówki rundy pierwszej będziemy już myśleli o tym, jak to zmieniać, no bo na dzisiaj ty mówisz, że Zielona Góra jest słaba i mówisz, tak mówię, że Rybnik, ale może się okazać coś zupełnie innego. Trochę lepsze od trochę lepsze od Rybnika. Lepsze od Rybnika. To wydaje mi się, że tak wiele jest niewiadomych. Jeszcze właśnie po tym, że ta liga się zrobiła taka bardzo, wydaje mi się, taka jeszcze będzie bardziej wyrównana. Mhm. Szczególnie te miejsca 3-7, moim zdaniem to może być tak, że naprawdę ja wiem, to będą niewielkie, bo ja mówiłem 3-6. Niewielkie różnice punktowe i trochę mi się marzy też taka 14 kolejka, w której po prostu przed którą nie wiadomo kto, że cztery drużyny mają jeszcze szansę pojechać. No, tak to sobie tu widzę nie wiem jak to ostatecznie, bo ty dostajesz chyba z Ekstraligi, tak? Dostajesz zestaw, a potem tylko wybierasz tak mecze. Jest, no ale to Ekstraliga tak to jakoś widzę tu sprytnie sobie ułożyła. No bo wiesz, no mecz, jeśli założymy, że prawdą jest to, co ja mówię, że ten Falubas jest ciut gorszy od tego Rowu, no to może się nam okazać, że mecz rewanżowy w 14 kolejce to będzie o coś, tak? O uniknięcie albo uniknięcie czegoś. No Unia Leszno ze Stalą też może się okazać, że to... Tak, tylko że już ci od razu mówię, że Zielona Góra z Rybnikiem jedzie w 8 kolejce, że to nie jest takie lustrzane odbicie, jak było do tej pory. Czyli tu jest zmiana. Tak, tu jest zmiana i to jest... Bo dotąd było tak, że pierwsza była odwzorowaniem tej, tak jest, tej ostatniej. Tak zawsze było. To była klasyka, jak mówi klasyk. Wszystko w tej PG Ekstralidze pozmieniali. Tabelę biegową i terminarz. Ale wydaje mi się, że to też trzeba trochę w tej szklance trochę właśnie zamieszać. Trzeba pomieszać. Że i to nie jest pomieszać dla pomieszania, tylko wydaje mi się, że czasami też jak nic się czasami nie dzieje, że przylgniemy trochę do tych takich utartych schematów, to mi się wydaje, że to nie jest dobre i wydaje mi się, że każda taka zmiana, ja już widzę, co się będzie działo, jak to będą wszyscy patrzeć.
Wszyscy to na pewno te swoje, twoje słowa odczytałem jako aluzję do Unii Leśnej, żeby już więcej Unia nie wygrała. Nie, ale ja absolutnie tu nie jestem daleki od ten. Ja bym chciał, żeby po prostu była bardzo, bardzo ciekawa liga. Ja nie jestem. Kto będzie mistrzem Polski, to jest naprawdę, to już jest sprawa dla mnie wyznaczenie. Ważne jest to, żeby to się, żeby nie wiem, o mistrzostwie Polski decydował ostatni bieg rewanżowego spotkania. To jest wtedy super. No, ostatnio tak? Ten finał taki nie był chyba do końca. W związku jak z tym sobie to by, wymarzyliśmy pod względem emocji. Było, to by było znakomite i żeby było więcej spotkań z czwórką z przodu, a nie z piątką, bo wtedy to dla wszystkich jest fajnie i tak naprawdę to najbardziej jakby lubimy, kochamy i tak dalej. No dobrze, no to super, no to dziękuję Marcin za gościnę. I no, trochę mi nawet znaczy... w ustach zaschło. Ale to teraz te kubki z wodą by się przydały. Zaraz będzie tak, napijemy. No dobrze, dobrze. Czyli co, czyli, a to dobra, to ja, czyli jeśli chodzi o sezon, czyli i pierwszą kolejkę, to uważasz, że co, że nawet bez Hancocka Rybnik? No ja uważam, że Rybnik ma taką drużynę, która może powalczyć. Nie chcę, poza tym, wiesz, stałem się ostrożny od czasu tego Lublina. No jak ten rozumiem, Lublin to gdzieś tam... tak jak i ja. No wiesz, bo jednak, no mówię, tutaj ja zdecydowanie widziałem ich poza burtą już tak, zaraz po Tak, ale powiedzmy sobie składu. Szczerze, ja wiem, wszyscy mi wypominają te słowa, pamiętne słowa, ostatnio mi ktoś to przypomniał, no. Ale też mi powiedział, że fajnie, że sam do tego, że jakoś no, sam nawiązałem do nich, że nikt mnie nie przekona, żeby pokazywać w niedzielę Motor Lublin. To pamiętam te słowa, które padły w grudniu. Ale no przepraszam, co się między grudniem a kwietniem wydarzyło, tak? Łaguta doszedł. No doszedł Łaguta. No, no to tak, było, to była zmiana to dość istotna. Ja no też oczywiście. Zmieniłem troszkę swój pogląd. Ale z drugiej strony mówię, kurczę, ale trochę może na ambicje wjechałem tym zawodnikom. Nie, trochę się śmieję oczywiście. Kiedyś Jacka Ziółkowskiego to pytałem, czy oni się tak wkurzyli wszystkimi tymi dziennikarskimi spekulacjami. Mówi. Nie, twierdził, że nie. Aczkolwiek Paweł miesiąc tak delikatnie dawał do zrozumienia, że jednak tak. No. Ale to była taka to pozytywna złość. Ale mi się taka, to podoba i za to cenię Pawła, że nie gadamy tylko... miesiąca. Również za to, że jak podchodzi do niego Martin Waculik i mówi mi, słuchaj, co ty z tą nogą tam? I on mówi, a co ci chodzi? I tak dalej. To bardzo lubi taką tą zawadiackość Pawła Miesiąca i nie tylko na torze, ale poza torem. I chciałbym, żeby miesiąc był takim, bo dużo gadaliśmy o tym Pawle Miesiącu, bo faktycznie robił super rzeczy. Mhm. Natomiast no, jestem ciekawy. Uważam, że jakbym miał dzisiaj podejmować, nie wiem, jakieś wytypowania wyników, ciężka sprawa. No. A będziesz na pewno typował, no to ci nie... To cię nie ominie. Ja myślę, że my z typowaniem wyników na wiosnę wrócimy i tam w gronie typerów masz zawsze ten, pewne miejsce, także... Także w stosownym wiesz co, czasie... Nie, ja wiesz co, ja ci powiem tak, że później jest tak, że moja żona mówi, wiesz co, mówi, no i co, trafiłeś coś? Ja mówię, no tam, wiesz, 2 czy 3 mecze trafiłem. Mówi, słuchaj, wiesz, ja akurat czy ty możesz przestać typować, tylko grać w Totolotka? Ja tam słabo trafiałem i się, szczerze powiedziawszy, bardzo szybko ze mnie ciśnienie zeszło, także... Ale Golob był za mną. No. Jeszcze no ktoś, ale to nie wymienię nazwiska. Nie, ale Tomek Dryła sobie za dobrze, ja powiem, Tomek Dryła to mówi, że to był po prostu, wiesz... Wiem, nie lubi typować. No nie lubi ja typować. Ja też nie lubię, ale no, starałem się jakby w miarę swoich możliwości coś tam... No nie wyszło, trudno, no tak bywa, ale będzie okazja dla nas wszystkich, żeby znów spróbować. Dobra, Marcin, no to dziękuję za gościnę, dziękuję za... Zawsze mile widziane w tych naszych gościnnych progach Kanal Plus. I jakby zapraszamy do oglądania, no i oczywiście ja zapraszam na kolejny program. Dziękuję bardzo. Dziękuję.